wiesz, ja mam dużo znajomych w branży. Ale wiesz, jak kiedyś ta branża, te eventiki, to wszystko jest takie płytkie, takie powierzchowne, takie cześć, cześć, to tam. Zdradzę ci. No. Nigdy tak nie miałam, że zeszłam po jednej piosence, wiesz, pierwszy raz się przebrać. Tak. Przed Zawsze ta miłość. I pierwszy raz ze stresu normalnie się, wiesz. Czy ty kiedy widzisz, żyjesz sobie, robisz kawę, cokolwiek, wstajesz rano i widzisz, że ktoś się o tobie wypowiada. Sam sobie. Czy ciebie to jakby rusza, że po prostu masz, że to nazwisko jest takie właśnie do wycierania się, do tych tangłówków? Nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że udało mi się w końcu zaprosić, mogę też z ręką na sercu powiedzieć, jedną z moich absolutnych ulubienic świata show biznesu. Yes. Na taki dłuższy wywiad. Wiesz to, Julka, że nią bardzo jesteś, mi bo miło. Już znamy też się bardzo długo. I też wiem, że jesteś bardzo zajętą osobą, także na samym początku w ogóle chcę ci bardzo podziękować, że zgodziłaś się przyjąć nasze zaproszenie i wpaść do nas na wywiad. Jak w ogóle ci się podobał nas tutaj? Super pro. Jest bardzo wygodna kanapa. Czuję, że to będzie dobry wywiad. Zaczniemy oczywiście od takiego pytania, które wydaje mi się, że ustawi tą rozmowę, bo nigdy go nie słyszałaś i myślę, że będzie dla ciebie takim dużym zaskoczeniem, więc z takiego poziomu podstawowego, ty czujesz się bardziej aktorką czy piosenkarką? Ha. Nie, zapraszam, czuję. Nie. Ty wiesz, że to jest moje ulubione pytanie, ale w sumie po latach już nie mam problemu z tym pytaniem, bo aktualnie czuję, że wolę w ogóle muzykę, nie? Że tutaj w tej sferze czuję się bardziej komfortowo i bardziej nawet się spełniam chyba niż w aktorstwie. Bo tutaj mogę robić wszystko po swojemu, mogę sobie kombinować, wiesz, w studio, sprawdzać się na różnych, w różnych gatunkach tak naprawdę muzycznych. No i też na scenie, wiadomo. Więc to jest takie moje miejsce, czuję to, że fajnie, że tę granicę strachu przeszłam, bo odnalazłam wiesz, swoją ogromną pasję. A aktorstwo jest czymś, co jest koło mnie od lat i nie rezygnuję z tego na rzecz muzyki, tak wiesz, w 100%. Oczywiście teraz bardziej się skupiam na muzyce, natomiast to nie jest tak, że już nie będę grywać w filmach czy serialach, zresztą zaraz o nich porozmawiamy, bo wychodzą kolejne. Ale jestem zarówno aktorką, zarówno wokalistką, ale bardziej czuję się teraz w muzyce, mogę to powiedzieć. I taką trasę promocyjną, wywiadową miałaś w połowie czerwca, kiedy promowałaś wyjście płyty O mamy, którą tutaj widzimy. Tak, którą i za chwilę dla ciebie podpiszę specjalnie na wizji. Na wizji. I faktycznie tak trochę z przekąsem zacząłem tym pytaniem, czy czujesz się bardziej aktorką czy piosenkarką, bo to jest pytanie, które ja oglądałem praktycznie wszystkie te wywiady podczas tej trasy promocyjnej i w radiach byłaś, i w telewizjach, i wszystkie portale też walczyły o wywiad z tobą. I to pytanie, zastanawiam się, bo słyszałaś się w każdym wywiadzie tak naprawdę. Ona się rzeczywiście cały czas mieli jakby. Tak, mieli. I czy ty masz dosyć w ogóle tego pytania trochę, że to jest taki standard właśnie i ciągle cię pytają o to? Troszeczkę tak, bo nie jestem w stanie powiedzieć, wiesz, tak zero-jedynkowo, bo nic w moim życiu nie jest zero-jedynkowe. Ja nigdy się nie szufladkuję, ja nigdy nie lubię w ogóle skrajności, wiesz. Ja robię trochę tego, trochę tego, jestem młoda i lubię doświadczać życia. I uważam, że życie jest za krótkie, żeby przeżyć tylko jedno życie. I to też zawsze powtarzam, dlatego wiesz, realizuję się na wielu polach, ale tak jak kiedyś bym nie umiała zupełnie na to odpowiedzieć, tak teraz powiedziałam ci, że bardziej muzyka chyba jest moim miejscem. No. I ja czuję, nie tylko jako osoba, która cię obserwuje na Instagramie, która cię zna, że ta płyta odbiła się echem na polskim rynku muzycznym, w te wakacje zwłaszcza. Zwłaszcza, że ta kampania promocyjna była dosyć rozległa, bo trwała rok, prowadziła aż do wyjścia tej płyty. Rok. I teraz, kiedy... Świadomie rok, a w tak to generalnie parę lat. Kiedy... Rzeczywiście, no tak, rzeczywiście ją zapowiadałam. Nie muszę było w 2018 roku. Wiesz, że kocham tą piosenkę i mam bardzo duży sentyment do niej. Na koncertach ona chyba też robi szał absolutnie, tak, co? Tak, robi największy szał, tak. I kiedy teraz patrzysz sobie na tę płytę z perspektywy 3 miesięcy po tym, jak ona wyszła, jesteś z niej dumna? Tak. Mogę to powiedzieć szczerze, że jestem z niej dumna. W momencie, kiedy wychodziła, kiedy jeszcze nie ujrzała światła dziennego, to byłam taka jeszcze trochę rozedrgana, że coś bym zmieniła, coś kurczę, może bym jednak wyrzuciła albo dodała. A teraz twierdzę, że super, że wyszła w takiej formie, jest ona zapisem pewnych moich emocji, doświadczeń, które zbierałam właśnie przez te lata i jest takim fajnym
jest taką fajną klamrą, zamykającą pewien etap w moim życiu i otwierającą właśnie nowy. Zresztą tak trochę też tę płytę traktuję. Co Także jestem z niej dumna, mam swoje ulubione piosenki, wiem też, które już się sprawdziły bardziej, które mniej. I jaki styl ja w ogóle wolę. I też wiem, co mi się sprawdza na koncertach i co ja lubię śpiewać na koncertach. Więc już wiem, w którym kierunku iść. Podczas drugiej płyty, którą szykuję. I teraz, za ciosem. Teraz tak, bardzo też lubię zacząć od tych najbardziej bieżących rzeczy. Oj, akurat klip Wenus minął i ty akurat mamy klip Milczysz, ale zacznijmy teraz tak naprawdę od najbardziej bieżącego teledysku z tej płyty, czyli właśnie Wenus. Kiedy ogłosiłaś ten klip, bardzo się zdziwiłem, że postanowiłaś wypuścić klip do piosenki Wenus. Jak to się urodziło u ciebie, że akurat Wenus... chciałaś popchnąć akurat tę piosenkę jeszcze teraz na jej? Tę piosenkę i szkoda mi jej było, żeby ona tak, wiesz, zginęła po prostu na płycie. No bo jednak jak coś nie jest singlem, to nie wszyscy słuchają całych płyt, co nie? I poczułam, że fajnie byłoby zrobić do niej obrazek, ale to nie był pomysł wytwórni, to nie był w sumie taki, wiesz, biznesowy pomysł, że o, zróbmy teraz klip do Wenus, tylko rzeczywiście pojechaliśmy z Nikodemem na wakacje i jako, że Nikodem jest bardzo uzdolnionym operatorem, znaczy tego ma też pasję, bardzo lubi właśnie stare kamery, a i tak sobie robimy często z wakacji jakieś ładne nagrania, to stwierdziliśmy, że zrobimy podejście do klipu właśnie do Wenus. Tak, bo my bardzo lubiliśmy tą piosenkę, jakoś tam się to fajnie zgrało i bez większej napinki, wyjdzie lub nie wyjdzie, nakręciliśmy materiał właśnie na starej, oldschoolowej kamerze Super 8. Chyba 4 czy 5 taśm żeśmy wykorzystali. No i na bazie tego materiału Nikodem wraz z przyjacielem Kubą Józefowiczem, którego pozdrawiam też, sami zmontowali i zrobili ten klip. Więc to było takie bardziej, wiesz, spontaniczne, że to jest bardziej teledysk dla mnie. Jako taka pamiątka, jako taki zapis przepięknych chwil i momentów, które miałam, wiesz, na tym wyjeździe z Nikodemem i fajnie, jeśli wiesz, się komuś spodoba, ale nie mam jakichś większych oczekiwań do tego, więc to jest takie. Teraz, kiedy patrzę sobie na tę tracklistę, w ogóle jest 12 piosenek na płycie, zrobiłaś aż 8 teledysków, tak naprawdę tylko 4 piosenki może są... Może kiedyś mi się uda zrobić jak Beyoncé, wiesz. Do całej płyty, prawda? To jest w ogóle moje marzenie, żeby kiedyś zrobić materiał i wiesz, i wypuścić po prostu od razu całą płytę, jak film, z teledyskami jak w Lemonade zrobiła właśnie Beyoncé. Tak. Dla mnie było tak niesamowite i tak, wiesz, podniecające, że nie mogę o tym po prostu zapomnieć i chciałabym kiedyś zrobić coś w tym stylu. No ale zobaczymy, czy to się uda, bo to też, wiesz, wiąże się z wieloma rzeczami. Kosztami, budżetem i tak dalej, a wiadomo, jak to w Polsce zawsze jest ściana. Nie ma kasy, nie ma kasy i trzeba samemu inwestować, co zresztą też czynię, bo uważam, że inwestycja we własny rozwój... Nie szkoda ci kasy na teledyski? Na to ci nie szkoda, rozumiem, nie. Tak? Ojejku, Jezu, ile ja już kasy wydam na te teledyski. Ale wiesz co, to jest, tak jak właśnie mówię, inwestycja w siebie, w swój rozwój, w karierę, w coś artystycznego, wiesz, to są takie moje małe filmy. Tak jak show jest moim małym spektaklem. Ja się po prostu w tym spełniam, robię to w bardzo dużej mierze dla siebie, oczywiście dla innych też, ale sprawia mi to radość i dlatego też to robią. A lubisz kręcić teledyski? Kocham. Lubisz w ogóle proces kreatywny, kiedy rodzi się pomysł na dany teledysk? Tak. Ty w ogóle jak nagrywasz piosenki, masz już gdzieś tam od razu, jesteś tego typu artystką, której się rodzi w głowie obrazek do danej piosenki? Często tak jest, że coś sobie wymyślam i już widzę, jak bym chciała to, wiesz, nakręcić. Także to jest bardzo mocno powiązane, ale czasami też po prostu wymyśla się klip dopiero do piosenki, która już powstała. Ale bardzo lubię ten właśnie proces powstawania klipów. Na początku właśnie rozmowy z reżyserami, w ogóle szukanie reżysera bądź reżyserki, która to dźwignie. Dawałam też podczas tej płyty bardzo dużo szans młodym twórcom. Czy Rozkosz na przykład, nie? Rozkosz, to był w ogóle w sumie debiut Marty Sadowskiej. O, akurat mamy tutaj Rozkosz. Dokładnie. Chciałam, żeby to było trochę dziwne, takie inne i wiesz... No stylówki Julka są tutaj stylówki, żeby były też takie nie, no, nieoczywiste, dokładnie. I, bo ja po prostu, wiesz, w tej muzyce czuję, że mogę pójść po bandzie. Ja uważam, że to jeszcze jest dopiero 1% tego, co ja potrafię zrobić, wiesz, i pojechać po bandzie, więc dopiero się rozkręcam, ale właśnie w tej sferze mogę być sobą, mogę sobie eksperymentować i w
mam co, kto sobie pomyśli, ja po prostu chcę robić to po swojemu. Więc poza tym teledyski też często łączą mi się z aktorstwem, na przykład właśnie w Milczysz. Gdzie... Ja płakałem, kiedy pierwszy raz oglądałem ten teledysk. Naprawdę? Zwłaszcza na tych close-upach, na tych momentach, kiedy twoje twarz... Bo tam dużo takiej prawdy było w nas. Zawsze chcieliśmy razem z Nikodemem zagrać w filmie i nikt nas nigdy nie obsadził w niczym ciekawym. Znaczy, graliśmy kiedyś razem w filmie w All My Friends Are Dead, ale to były wątki zupełnie oddzielne, więc nie liczę tego. Więc stwierdziliśmy, że chcemy sobie zrobić, że chcę zrobić klip taki, w jakim filmie chciałabym zagrać, wiesz, z Nikodemem, czyli właśnie czarno-białe artystyczne kino. No bo wiem, że ty masz w ogóle taką starą duszę. No bardzo, i Nikodem zresztą też, więc tutaj się bardzo akurat dogadujemy. Także też mogę w ogóle łączyć sobie trochę aktorstwo w teledyskach, wiesz, z muzyką, ale i taniec. Taniec, który kocham. Tańce z gwiazdami się o tym w 100% przekonałam, że kurde, taniec to jest jednak to. W sumie dzięki Tańcu z gwiazdami ja też postawiłam na przemycanie właśnie tańca i w klipach, i właśnie na scenie, bo stwierdziłam, że kurczę, chcę to robić na co dzień, a że nie jestem zawodową tancerką, to muszę sobie to włożyć właśnie w show, żeby to robić, wiesz, często. I chyba ci kliknęło z twoją choreografką bardzo tak względem energii, co, Suzy? Tak. Suzy, kocham ją. Ona jest w ogóle moim girl crush, że wiesz, jakbym miała wybierać dziewczynę, to jest to Suzy. Jest po prostu tak zdolną laską i tak piękną i mam z nią takie fajne flow. W ogóle kocham wszystkie moje tancerki, z którymi pracuję na scenie i zawsze mamy taki wesoły autobus, jak jedziemy, wiesz, do różnych miast na koncerty. I wiesz, mam już tak zgrany zespół, no ale właśnie z dziewczynami tancerkami się tak mega dogaduję, że nawet dla tych chwil cieszę się, że je mam ze sobą, wiesz, w zespole. Bo też się czuję, ja na przykład coś takiego mam, że na scenie czuję dumę, że to są moje seksowne, utalentowane tancerki, a nie mam czegoś takiego, że kurde, one są lepsze ode mnie, boże, nie wiem, szczuplejsze, wyższe, support, ładniejsze. 100% nie, to jest dla mnie takie coś, że czuję ten power, że jesteśmy wiesz, ja mam same laski na scenie poza jednym Hubertem, naszym rodzyneczkiem, który ogarnia ten cały chaos. Też musi zwariować chyba czasami przy was po prostu on, cały przy tej energii. On sami jeździ tym autobusem i my gadamy o paznokciach, o typach, o, wiesz, o włosach, o pasemkach, o promocji w Zarze czy coś, nie? Jakby to on mówi, Boże dziewczyny, błagam was, oszaleję zaraz, ale czasami wjeżdża w te tematy razem z nami. Nie no, zobacz jak się uśmiecham na samą myśl o tym. Pojawił się w głowie chyba obrazek waszego autobusu. Tak, w ogóle te koncerty, ten cały ten sezon letni był taki fajny, że to będę na pewno wspominać na całe życie. A poza tym w sumie będę też to kontynuować, więc nie chcę o tym mówić, jakby to się już skończyło, to się dopiero zaczęło. I zaraz wrócimy w ogóle do tych festiwali, bo absolutnie to jest wątek, który chciałbym poruszyć, ale jeszcze trochę odnośnie tego tańca, słuchając tego, co mówisz. Tak. Taniec i teledyski, i w jednym z wywiadów powiedziałaś, że i to nie jest tajemnicą, że twoją ulubioną piosenką z tej płyty jest piosenka Mi nie żal. I że bardzo chcesz zrobić teledysk do tej piosenki. Tak. Masz już gdzieś jakiś pomysł, bo wiem, że też chciałabyś, żeby akurat ten teledysk do Mi nie żal był bardzo taneczny. Tak. I nawet dostałam już treatment, który mi się bardzo podoba. Ale jest to jeszcze na... Grzebiecie w tym. Tak, grzebiemy sobie trochę w tym. No bo było dużo jeszcze rzeczy innych na głowie. Ostatnio plus tyle tych teledysków wyszło, że no musimy to wszystko spiąć. Natomiast treatment już mam. Nie chcę dużo zdradzać z kim, co i jak będę pracować, ale z bardzo ciekawą artystką z zagranicy. I będzie to rzeczywiście teledysk czysto taneczny, że będzie jakaś mikrofabuła, ale ona będzie opowiedziana tylko i wyłącznie przez taniec. Więc to będzie hardcore, taki wiesz, realizatorski. No i dużo tańca też dla mnie, więc już muszę zacząć się przygotowywać do tego i wrócić na salę w ogóle. A teraz mi się narodziło pytanie, a jak ci się tańczy w szpilkach? No problem. Jakby nie takie, że się w szpilkach robiło. Wiesz co, akurat nie mam problemu z tym. Nawet lepiej. Szczególnie, że do tańca ma się specjalne takie, wiesz, obcasy. A to nie wiedziałem tego. One mają taką jakby miękką podeszwę, dzięki czemu, wiesz, możesz się fajnie ślizgać w nich i trzymają ci kostkę, więc one ci tylko pomagają. Plus fajnie, wiesz, robią postawę. Od razu czujesz jakby tą pewność siebie, szpilki mega dużo dodają. I się śmiejemy też właśnie z Suzy, że na koncert robimy sobie zawsze długie paznokcie, bo to też dodaje od razu seksapilu takiego. Seksapilu i te ruchy po prostu same wychodzą z ciebie. Więc w ogóle powiem ci, że ten taniec też jest fajnym elementem, który otwiera moją kobiecość. Ja i tak już mam mocno tworzoną ją.
też po tańcu z gwiazdami te, i tak dalej, aczkolwiek no ja mam dużo bogini swojej od takiej wiesz, w sobie takiej pewności jakiejś tam siebie i swojej wartości. Natomiast ten taniec mi daje coś takiego niesamowitego, czego nie da się tak opisać. Dlatego wszystkim kobietom zawsze i koleżankom polecam idźcie na taniec, nawet tak dla siebie, bo to tak otwiera. Wiesz, nagle masz taką postawę, też, nie? No tak, aktywność, wiadomo, ale wiesz, to poprawia postawę, wszystko ci tu otwiera, stres schodzi i nagle czujesz się sam ze sobą świetnie, więc to taki element, wiesz, prywatny, który, który daje mi taniec, dlatego to, tak bardzo go kocham. A teraz jeszcze włożę trochę prywaty, cały czas jeszcze nie nagadałem się z tobą o tej płycie, dlatego czuję, że jeszcze... Bardzo mi się podoba nasza rozmowa, że nie masz żadnej tej tabliczki, podkładki z pytaniami, tylko sobie płyniemy. Ty wiesz, która jest moja ulubiona piosenka i już po prostu nie mogę u siebie bardziej na Instastory bardziej ci tego pokazywać. Jest to piosenka Bądź Obok i no mogę zdradzić taką małą tajemnicę, ale ja odsłuch tej płyty dostałem trochę wcześniej niż była premiera. Już wtedy miałem obsesję na punkcie tej piosenki, do dzisiaj ją mam. No widzisz. I pytanie brzmi tak. Czemu ty jej trochę nie doceniasz? Czemu dla ciebie? Dlaczego nie została singlem? To jest twoje pytanie. Tak, tak. Wiesz co, ona miała zostać singlem. Pierwotnie w ogóle mieliśmy z Nikodemem w tej piosence zagrać, ale coś tam nam się powykrzaczało, plus jakoś skumałam, że no, po prostu zrobiłam nowe utwory, które po prostu bardziej mi osobiście siadły. Nie zaszufladkowali, że ja idę w pop. Okej. Bo to nie jest moja droga taka, wiesz, nie chcę iść tylko popowo, tak radiowo. W ogóle nie zależy mi na tym. Oczywiście ta płyta jest na pewno mocno też popowa, elektroniczna. Ona jest w ogóle eklektyczna, można nazwać to tak. Taneczna, ale też liryczna. Natomiast no, nie nazwałabym tego takim typowym popem. No i po prostu bałam się, że ta piosenka troszkę za mocno zdefiniuje tę płytę. I dlatego zostawiłam ją po prostu na krążku, a zaczęłam też promować tę płytę bardziej alternatywnymi takimi utworami w moim bardziej stylu. Natomiast właśnie można znaleźć bardzo różne gatunki na tej płycie, no bo też jest pierwszą płytą, więc ja dużo szukałam siebie swojego stylu. I właśnie jest dużo osób, które mówią, Boże, minie żal, rozkosz i te wszystkie takie bardziej takie mroczne i alternatywne, nazwijmy to, utwory, że to są najlepsze, ale jest cała druga część ludzi, w tym ty, którzy mówią właśnie, że bądź obok, na darmo i tak dalej, czyli to wyrywasz takie bardziej... Wyrywasz mi pytania po prostu, kolejne. Przepraszam. Co mnie nie smuci, mnie to bardzo cieszy, bo ta płyta w takim razie jest dla... naprawdę sporego targetu, nie? Absolutnie. Ludzi. Że każdy znajdzie sobie coś dla siebie. Wiem, że nie grasz na darmo na koncertach i nie grałaś podczas festiwali. Zatęskniłaś może teraz za tą piosenką trochę? Pamiętam, jak Kędzior ci powiedział w Onet Rano, to jest niesamowite, ja nie mogłam w to uwierzyć. Myślałam, że sobie jaja z tym nie robi. I dalej ja ci powiem, ja też uwielbiam piosenkę na darmo. No widzisz. Widzisz, no ciekawe z czego to wynika. Ja się po prostu, wiesz, przestraszyłam tego... że mogą mnie ludzie zaszufladkować, a poszła w pop. Wiesz, to było wiadome. Ale gdzieś tam... A ja wcale tak nie zrobiłam. I ta płyta to pokazuje. Tam jest bardzo wiele kolorów. I dlatego nie chciałam, żeby to się tak za mocno ze mną kojarzyło. Wiesz, o co chodzi? Bo ty się trochę chyba obraziłaś na tę piosenkę, nie? Trochę kiedyś. Tak. No nie wiem. Czy ja w ogóle nic do niej nie... mówię tak personalnie jako o sobie. Ale ona mnie już po prostu nie grzeje, no tyle ci powiem. No, ja już po prostu taką drogę przeszłam podczas nagrywania tej płyty, no i teraz to już w ogóle trochę minęło, że już wiem, że druga płyta bardziej będzie w stylu minie żal, rozkosz, czyli tak dużo basów, dużo takiej ciemnej energii, ale też dużo tanecznej, bo na przykład trochę mi też zbrakowało tych klimatów Nie muszę na tej płycie. Wiem, twoje ulubione piosenki. Tak. Ale ty wiesz, to wszystko jest proces, więc przynajmniej wiem, mam już klocki poukładane, teraz muszę... Wizję taką. Tak, 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 tak.
Ostatnio spotkałem Wojtka Urbańskiego na jednej z ramówek telewizyjnych. Robił oprawę muzyczną do jednej z ramówek telewizyjnych. No i mówię, o, że spotkaliśmy się na planie, nie muszę, Wojtuś, gratuluję ci, bo teraz Wojtek robi wszystkie takie wielkie, Wojtek w ogóle... Wojtek ma super czas. Tak, wystrzelił po prostu. No. I właśnie mówię, co sądzisz o płycie Julii? I on mówił, świetna. A ja mówię, a czy jest szansa, że wy jeszcze do siebie wrócicie? I on mówi, wiesz co, no tam nie złożyło nam się przy tej płycie trochę. Mi się dzieci urodziły, ona... Dokładnie tak było, no. I mówi tak, ale jestem bardzo otwarty na to. I teraz słuchając tego, co mówisz właśnie odnośnie, że brakuje ci, nie muszę, ty jeszcze... Chciałabyś coś z Wojtkiem może kiedyś? Tak, w ogóle my mamy parę rzeczy nawet takich, wiesz, zaczętych. W tym momencie w przebitkach jest zdjęcie Julki, właśnie teraz z Wojtkiem, z studia. Pozdrawiam, Wojtek. Mamy w ogóle mnóstwo w szufladzie utworów takich zaczętych, takich preweczek, rybeczek. Nawet dwa takie prawie skończone, natomiast no, siedzą w tej szufladzie i czekają na swój moment. Mamy, nie chcę zdradzać, ale mamy jakiś tam pomysł w ogóle powrotu z Wojtkiem na jakąś epkę nawet, wspólną, taką po bandzie. Natomiast jakby no to się musi wszystko rozłożyć w czasie, więc nie, na pewno się jeszcze spotkamy i nie rezygnujemy z siebie, ale rzeczywiście, tak jak powiedział Wojtek, my słuchaj, rok spędziliśmy czasu w studio i wyszły w sumie tylko dwie piosenki. Prawda. Bo nie mieliśmy wtedy, ja też byłam młodsza, nie kumałam trochę co i jak i nie miałam takiej osoby, w stylu Arka czy Kasi Linz, które trochę by mi pomogły wyszyć właśnie z tekstem, trochę by mnie poprowadziły w tym. Teraz już mam swój team i na przykład Kasia Linz, osoba, do której będę na pewno też wracać, czy parę innych osób. I mając, wiesz, taki team osób, wiem, że na pewno udałoby mi się szybciej zrealizować te utwory, także na pewno wrócimy. No ale właśnie siedzieliśmy w rok w studio i tak trochę się to rozmemłało. No, no. Potem ja nie mogłam, bo kręciłam jakiś film, a potem jak mogłam i miałam chęci, to Wojtkowi się urodziło jedno dziecko, drugie dziecko i tak się to wszystko, wiesz, rozeszło po kościach. No i potem miałam przerwę w muzyce, bo właśnie myślę, kurde, może to jednak nie dla mnie, nie wyszło, tak kurde, tak się zniechęciłam na chwilę. A potem jakoś coś mi kliknęło w głowie, jakoś mniej więcej koło pandemii, że w ogóle, dlaczego ja z tego zrezygnowałam, to jest absurd. Ludzie to lubią i też często dostawałam feedback, kiedy zrobisz jakąś muzykę, że dużo ludzi nawet woli mnie muzycznie niż aktorstwo, ale to już nawet w to nie wchodzę, bo to jest bardzo podzielona grupa, jedni wolą tak, jedni wolą tak i spoko, proszę dla każdego bardzo. Coś dobrego. Tak. No i stwierdziłam, że kurczę, siadam do studia, I robię to. To się w ogóle zaczęło tak, że dostałam propozycję z pewnej platformy, żeby zrobić taki utwór na bazie wiersza, Świtezianka, nie wiem, czy to widziałeś. I właśnie wtedy mnie Tomik, czyli szef wytwórni Kajax, połączył z Arkiem Kusowskim i z Maćkiem Sawochem, żeby pomogli mi tę interpretację zrobić muzycznie. I to, słuchaj, 9-minutowy utwór. Zapraszam do zobaczenia. Świtezianka Julia Wieniawa na YouTubie. 9-minutowy utwór zrobiliśmy w godzinę w ogóle w studio i wtedy stwierdziłam, kurde, co za team, muszę z nimi zacząć robić płytę. Tak. No i w sumie przez ten projekt spotkaliśmy się właśnie z Maćkiem i z Arkiem Kusowskim i porobiliśmy parę piosenek, które właśnie na tej płycie się znalazły. A następnie zgadałam się właśnie z Kubą Karasiem, z którym też tak mi kliknęło flow, że to jest w ogóle też nie do opisania. I zrobiliśmy właśnie dużo moich ulubionych utworów z tej płyty. Dalej chcę zostać w Wojtku Urbańskim, bo nie dość, że zrobiliście super muzę, wiem, że macie muzyczne flow, to też bardzo się lubicie i to nie muszę, to jest tak, ja się śmieję, takim iconic song twoim, co widziałem w ogóle w niebie, jak dałaś na bis, nie muszę, no to był szał i ogień w ogóle wtedy na premierze płyty. I teraz ta piosenka zyskała trochę drugie życie, mogę powiedzieć, bo Kajax, gdzie jesteś podpisana i która jest twoją wytwórnią, która wydaje twoją muzykę, ma taki projekt, że wydaje piosenki, artyści robią reworki piosenek na dwudziestolecie wytwórni. Tak. I Kaja wybrała Nie muszę. No to było dla mnie ogromne zaskoczenie, jak zadzwoniła do mnie wytwórnia i powiedziała, że Kaja wybrała właśnie ten utwór. Ja w ogóle też wzięłam udział w tym reworku i właśnie z Kubą Karasiem zrobiliśmy rework Nie mam dla ciebie miłości. Tak. No i ten cykl trwał nadal, no i właśnie był czas na Kaję. Tak. I jakby nigdy bym nie przypuszczała, że ta ikona, twoja moja szefowa w sumie, no, wybierze moją piosenkę, wiesz, to mnie tak zatkało. I jeszcze
zapytała, czy miałabym ochotę zaśpiewać z nią, w sensie, żebym tam się dograła. Czy ja miałabym ochotę, rozumiesz? Ja tak, lol, wiadomo, jakby zrzucam wszystko i jadę do studia. Więc było mi bardzo miło. To jest takie wyróżnienie. Spotkałyście się w studiu w ogóle? Tak, tak. Ja przyjechałam. To jest tak cudowna osoba, kocham Kaję. Ja, ja wiesz, ja ją tam znałam bardziej tak no formalnie, nie? Że zawsze cześć, cześć, dzień dobry, gdzieś tam. Nie miałam okazji jej poznać bliżej. No i dzięki temu, żeśmy zrobiły ten rework razem, no to mogłam trochę spędzić z nią czasu. I to jest po prostu tak zajebista babka, taka wyluzowana. W ogóle nie czułam się ani przez sekundę przy niej niekomfortowa albo zestresowana. Tak. Ona mnie otoczyła taką opieką. I pierwsze co, to powiedziała, dobra, czy ktoś jest głodny? Bo ja tutaj kupiłam sałateczkę, coś tam. I zrobiliśmy sobie obiadek. Zjadłyśmy sobie coś, nasze pieski w ogóle tam się gdzieś tam bawiły. I przez pierwsze 2 godziny po prostu sobie gadałyśmy, obgadywałyśmy wszystkich. Tak. Nie, żartuję. Nie, w sumie nie żartuję. Obgadywałyśmy wszystkich. Jakieś tam różne sytuacje i tak mogłyśmy się po prostu lepiej poznać. I dopiero wtedy usiadłyśmy do studia. Ona już miała swoją część nagraną i została specjalnie ze mną w studio, aby zobaczyć, jak ja zrobię, wiesz, swoje tam linijki. Bo pomysł od razu był taki, żeby to było w takiej formie jazzowej. Tak, to był pomysł Kai i uważam, że to bardzo świetnie wyszło. Fajne, bo to jest na takim dużym kontraście, no bo ten utwór w sumie, jak zrobić utwór, czy rework utworu, który jest tak bardzo taneczny i też bardzo ma konkretne brzmienie, jakby. Brzmienie i tam jakieś, wiesz, synty i tak dalej. No, po prostu na totalnym kontraście, czyli właśnie jazz to był świetny pomysł. Poza tym ja siebie jeszcze nie słyszałam w takiej wersji, bardzo to polubiłam, także miło mi było, fajnie, że to wyszło. Chyba odbiór był też fajny. No, więc tak. A czy ty rozważasz rework Nie muszę może do śpiewania na żywo? Myślę, że to miałoby sens tylko jakbym śpiewała z Kają, ale w sumie, wiesz, na mojej trasie własnej, czyli wiesz, nie na festiwalach, myślę, że to będzie bardziej do zrobienia. W sumie to chyba jest jakiś pomysł, podrzuciłeś mi go. Jak coś, to wiesz, dogadamy się tak, potem. Oddam ci procent z koncertów. I fajnie, że teraz w ogóle powiedziałaś o koncertach, bo absolutnie w ogóle koncertów nie można pominąć podczas naszej rozmowy. Bo tak naprawdę, kiedy myślę sobie o twoich wakacjach, to w sumie to były koncerty tak naprawdę. Tak. Miałaś terminy wyznaczone, wakacje pod koncerty, swój czas wolny pod koncerty. Zagrałaś 10 festiwali, 12? Coś takiego. Trochę ich zagrałaś, prawda? Chyba wszystkie najważniejsze, poza jednym. Wszystkie ale najważniejsze, ten nie? Jeden za rok, czuję. I wisienka na za rok zostanie. No to wróćmy w ogóle do Orange'a na sam początek może, bo uwielbiam ten film Behind the Scenes, który nagrał ci jakiś twój kolega, tak, który pokazuje kulisy tego, jak wyglądało twoje przygotowanie do tego festiwalu. Wiem, jak bardzo się stresowałaś. Próby trwały miesiąc chyba. I dzisiaj pomyślałem sobie, że będę cię pytał o takie refleksje z perspektywy czasu. Grałaś całe lato, ten sam set. Widziałaś, jaki jest feedback w ogóle publiczności. Ten ostatni koncert, który ostatnio zagrałaś festiwalowy, różnił się od tego Orange'a? Tak, na pewno mniejszy stres. Wiesz, już kiedy grasz jakiś materiał, który znasz na pamięć, to już wiesz też, czego się spodziewać. Aczkolwiek zawsze jest trema, bo ja zawsze się stresuję, jaka będzie publiczność. Bo jednak ja mam coś takiego, że dużo biorę z publiczności. I jeżeli już po pierwszym utworze widzę, że publiczność się bawi i daje mi duży feedback i energię zwrotną, no to potem już jest z górki, w ogóle jest świetny koncert. Ale były takie ze 2 koncerty, gdzie widziałam, że ludzie, nie wiem, są troszkę bardziej tacy, wiesz, spięci, albo po prostu, nie wiem, był to festiwal, gdzie to nie jest mój target i ktoś bardziej przyszedł tak z ciekawości. I wtedy się o wiele trudniej gra koncert, bo jesteś taki po prostu spięty, czy im się to podoba, nie podoba, o co im chodzi, i w moim ciele się kotuje, bardzo dużo myśli, no ale wtedy po prostu się skupiam na swojej robocie, śpiewaniu i tak dalej. Ale miałam raz taki koncert, chyba w Olsztynie, gdzie głównie były rodziny z dziećmi. Okej. I wtedy tak mówię,
kurde, dobra, rezygnuję ze swojego solo w Minie Żal, bo ja tam mam grube solo na podłodze. No. I na przykład na feście czy na jakimś orężu, to zajebiście takie, siadło. To jest taki partition style właśnie, Beyoncé tyle. No, ja kocham, uwielbiam w ogóle tego typu taniec i to właśnie wyzwala się moje alter ego, bo ja mam w ogóle wieloosobowość, trochę jestem taka walnięta. Ja mam swoje alter ego, które nazywam Anastazja i moja Anastazja wyżywa się na scenie. Totalnie daje jej upust na scenie. No i właśnie moja Anastazja ma takie solo w Minie Żal, które, z którego postanowiłam zrezygnować na rzecz tych rodzin z dziećmi, które mogłyby być trochę too much. Ale tak to właśnie na Orange czy feście, w ogóle na feście chyba miałam i w Kraków Live też. To były takie top, tak? Top też moje festiwale, takie koncerty, że naprawdę energia była taka, że płynęliśmy wszyscy, wiesz. To właśnie było Orange Fest i Kraków Live. No to tam, jak właśnie masz tą energię zwrotną, to ja dawałam się tak 200%, że sama byłam w szoku, co ja potrafię. Natomiast Orange to był taki stres, jakiego nigdy w życiu nie przeżyłam, bo pytałeś mnie o Orange, a ja oczywiście zawsze dookoła, bo ja jestem gadułą. Orange to był największy stres w moim życiu. Nawet taniec z gwiazdami, czy teatr, który też jest na żywo, nie był takim stresem jak pierwszy koncert przed taką widownią, na tak prestiżowym festiwalu, gdzie wszyscy mieli tak wygórowane, wiesz, oczekiwania. No i też wiele osób przyszło tam zobaczyć, czy się potknę. Tak. No umówmy się, tak było. Zresztą komentarze... Podoba mi się, że zdajesz sobie z tego sprawę. No totalnie w komentarzach w internecie też, wiesz, swoje znaczyły, nie? Jakby ja nawet na początku miałam takie podejście, kurde, oni mnie tam nie chcą, może ja powinnam z tego zrezygnować. Ja wspomniałam do mojego tour managera, że ej stary, ja, jeżeli ja mam tam iść, żeby mnie wygwizdali czy coś, to ja w ogóle to... Nie wierzę, że miałaś takie myśli. Miałam. I tak strasznie dużo w ogóle przeżywałam i płakałam przed tymi koncertami, przed tym pierwszym koncertem, bo też z drugiej strony nie dziwiłam się ludziom, nie znają mnie ze sceny, nie znają mnie w ogóle tak, wiesz, takiej prawdziwej. Zawsze byłam za tym szklanym ekranem, za tą taką ścianą. Tak. I czuję, że muzyka w ogóle bardzo mocno przybliżyła mnie do odbiorców, co jest zajebiste. I dlatego też kocham tą muzykę, bo mogę być dla ludzi. Tak. Nagle po tych koncertach, wiesz, spotykam się, zawsze wychodzę po koncercie. Na zdjęcia, na zdjęcia, na przytulenie, jakieś pogadanie. Kocham to. A wiem, że niektórzy jeżdżą na wszystkie koncerty z tobą, że masz taką grupkę. Mam taką grupkę, Wieniawary chyba się nazywają, Wieniawa Team, które rzeczywiście jeżdżą na prawie każdy koncert. To jest niesamowite. Ja już się wypatruję ze sceny i to jest przemiłe. Kocham to i jakby zawsze jak jest właśnie gorsza publiczność, to patrzę sobie na nich i jakby w nich mam komfort, wiesz, to jest bardzo, bardzo miłe. Pozdrawiam was serdecznie. No, ale właśnie wracając, no miałam takie czarne myśli, że kurde, może powinnam zrezygnować z tego, aż w końcu stwierdziłam właśnie nie dam im satysfakcji tym trollom tak naprawdę, no bo to są ludzie, tacy hejterzy, tak to nazwijmy, którzy naprawdę nawet nigdy mnie nie widzieli na tej scenie, to czemu mnie już z góry chcą skreślić, nie? Nawet pewnie nie słyszeli mojej muzyki, więc nie dam im tej satysfakcji i właśnie wejdę i zrobię najlepiej tak, jak potrafię. Dlatego miałam, wiesz, miesiąc czy dwa miesiące w sumie prób, tak łącznie. Cisnęłam po prostu od rana do nocy, wiesz, a to z moją Jusią chórzystką, zajęcia wokalne, z Suzy na sali, wymyślałam razem z nią te wszystkie, oczywiście to są jej choreografie, ale ja jej też, wiesz, bardzo dużo... Inspiracji dawałaś jakby. Inspiracji dawałam, mówiłam, na czym mi zależy, bardzo dużo czasu włożyłam w to, żeby to było takie, jak chcę. No i później oczywiście próby z zespołem, w których też miałam momenty, wiesz, up and down, kryzysy też były, ale też czułam, że mam takie wsparcie w nich, to są tacy uzdolnieni muzycy, że mówię, dobra, nawet jak coś spierdolę, to oni ogarną temat. Nie no, ten backup jest ważny z tyłu w ogóle, ten zespołowy, chórzystkowy, o tancerz. Tak, ja mam 10 osób na scenie i jeszcze 10 poza sceną, ja mam 20 osób w autobusie. My mamy naprawdę wesoły autobus, więc... Akurat to jest dobre na pierwsze koncerty te moje, bo czuję wsparcie, nie? Że czuję, nie jestem sama na scenie. To jest, myślę, najtrudniejsze. Moim zdaniem trudniejsze niż wielkie show jest po prostu stanąć na scenie, na przykład z jakimś, nie wiem, ukulele, są takie artystki, nie? I śpiewanie całego koncertu sam. Albo ten... Kwiaty błoni. Nie. Teraz to był Ed Sheeran. Ed Sheeran. Który cały... koncert wielki, sam na gitarce w ogóle. Trzeba mieć takie jaja, to jest dla mnie niesamowite. I pewność siebie. Pewność siebie, no i oczywiście umiejętności, które pozwalają ci to zrobić.
Ja na razie potrzebuję mieć swój tutaj, wiesz, ding. Ale ty chcesz i zawsze chciałaś robić show. A poza tym show. Też lubię robić show, więc to wszystko się idealnie składa. Mm-hmm. No ale już wracając i kończąc temat Orange'a, stwierdziłam, że nie dam im tej satysfakcji, tak. I właśnie wejdę i rozwalę to na tyle, ile ja potrafię. Mm-hmm. Dam z siebie wszystko i rzeczywiście tak zrobiłam. Ale powiem ci, że nigdy w życiu się tak nie zaskoczyłam. I jak wielka taka dysproporcja jest w tym, co ja czytam w internecie, a w tym, co jest na żywo. Mm-hmm. Nie było żadnego hejtera pod tą sceną. Wszyscy wywołali, zresztą widziałeś na tym filmiku z backstage, tak. Tam powstawania show na YouTubie. Tam ludzie wywoływali, ja byłam w takim szoku, ja myślałam, że się popłaczę, nie? Mm-hmm. Ja w ogóle miałam taki stres tutaj. Mm-hmm. Tak miałam wszystko ściśnięte, musiałam sobie robić jakieś oddechowe ćwiczenia, żeby w ogóle wejść na tą scenę. Mm-hmm. Wchodzę na scenę i mnie przywitali taką niesamowitą energią, tak jakby wszyscy tam byli po to, żeby mnie wspierać. Mm-hmm. Tam byli wszyscy. Ludzie z branży, ludzie w ogóle ze świata muzyki, mm-hmm. influencerzy, gwiazdy, ktoś tam. W sensie, wiesz, naprawdę nawet cały show biznes był tak ciekawy, jak tam mm-hmm. pójdzie. Mm-hmm. No i oczywiście masa ludzi, którzy przyszli na festiwal. Mm-hmm. I to było takie dla mnie motywujące, że to był naprawdę super koncert. Mm-hmm. Aczkolwiek zdradzę ci, no. Nigdy tak nie miałam, że zeszłam po jednej piosence, wiesz, pierwszy raz się przebrać tak. Przed Zawieszoną Miłość. Mm-hmm. I pierwszy raz ze stresu normalnie się, wiesz... Ty zwymiotowałaś. Czaisz? Ja nigdy tak nie miałam, nawet mm-hmm. kurde w Tańcu z Gwiazdami. To był dla mnie tak niewyobrażalny stres. Wiesz, to było, w ogóle nie powinnam tego może mówić, ale właśnie chcę to powiedzieć tylko po to, żeby pokazać, jak nie, to tego też pokazuje, nie widać, że jesteś scenie, człowiekiem, jakby ale tak. Ja po prostu, to było dla mnie tak niesamowicie. Bo wszyscy myślą sobie, że Julia Wieniawa to jest w ogóle takim robotem, tak, który że nie ma emocji. Wchodzę, nic tak. To nie kosztuje, tak. Wychodzę i elo, tak, nie? No. A to zupełnie tak nie było, to były takie emocje. Aż teraz, jak opowiadasz o tym, po prostu jesteś cała emocja. Gorąca, no. I pamiętam, Bartek mój indyka mi przebierał stylista. Buty. Mm-hmm. Buty mi przebierałaś. Ja mówię, czy ja właśnie... A, nie, to woda, nie martw się. Nie, to woda, no. I oni tam, wiesz, mój team, nie, wszystko mm-hmm. dobrze. I byłam tak oszołomiona, że Bartek mówi, odwróć się, halo, noga do góry. A ja nie wiedziałam, co się dzieje, tak jakbym miała taki, wiesz... Mm-hmm. Zresztą z tej sceny, mówię, Jezus Maria, co się dzieje? To mnie poprawia, tutaj daje mi wodę, taki tu mi ktoś amok zakłada. Trochę, nie? Taki amok, nie wiem jak to opisać. No mm-hmm. nie wiem, taki, no taka jakaś panika, mm-hmm. nie wiem. Performerem nie jestem, także ciężko mi w ogóle te emocje w ogóle sobie wyobrazić. Tak jakby na chwilę nic nie słyszałam, tak jakby mm-hmm. mi ktoś założył słuchawki i ktoś do mnie coś gada, ja nic nie słyszałam, byłam tak oszołomiona tym, co się dzieje. Mm-hmm. Poprawiła mi usta, mm-hmm. moja make-upistka i wypchnęli mi na scenę. Zabierz tę miłość, nie? W ogóle? Ale to było dobre, bo już mi puściło tu wszystko, wiesz. Mm-hmm. I potem już ten koncert był już samą przyjemnością, bo cały ten stres szedł. Więc tak opowiadam to tylko po to, żeby jakby zobrazować, jakie to są emocje mm-hmm. i jaki to jest stres. Ale słyszałam od, nie chcę już mówić nazwisk, ale od takich, wiesz, dosyć znanych piosenkarzy. Mm-hmm. Jednego, tak zgadzam z jednym konkretnym, ale już nie chcę nazwiska właśnie mm-hmm. mówić, który od lat występuje na scenie i mówi, że on prawie za każdym razem ma taką właśnie sytuację, mm-hmm. że ten stres mm-hmm. bierze górę. Bierze tak górę. Powiem, mm-hmm. I teraz bardzo proste pytanie. A ty czujesz progres? Czujesz, że zrobiłaś progres podczas grania tych festiwali? W sensie koncert numer 1 różni się od koncertu numer 12? Oj tak, to na pewno. Wiesz, wszystko bazuje na doświadczeniu. Tak. Więc pierwszy koncert już był o tyle spoko, bo był dopracowany, że ja naprawdę tyle prób spędziłam, tyle czasu spędziłam na próbach, że nie miałam za dużo możliwości, żeby tam się gdzieś wywalić, mm-hmm. bo to już było takie trochę w sensie to jak jazda na rowerze, że mm-hmm. jak już coś tyle razy zrobisz mm-hmm. na próbach, to już po prostu idzie samo, że się nie zastanawiałam nad tekstem, że pomylę czy coś, mm-hmm. po prostu to już było tak na pamkę, żeby nie było opcji wywalenia się, mm-hmm. bo wiedziałam, że stres może mnie tak zjeść, że koniec. Mm-hmm. Natomiast, nie wiem, po 5 koncertach już wiesz, sobie wchodzę, już czuję ten vibe'ik, a czasem sobie zrobię coś inaczej, a czasem sobie coś powiem. Wiesz, ja się bardzo bałam mówić do ludzi. Mm-hmm. To mnie najbardziej chyba stresuje w ogóle w koncertach. A ty do telefonu gadasz, wiesz? Nie, właśnie ja nie gadam do telefonu, bardzo rzadko. Deskituję, no. Ja w ogóle nie gadam do telefonu, bo ja czuję cringe, jak to robię. Mm-hmm. No chyba, że mam jakąś informację zawodową do przekazania, tak, to wtedy tak. Nowa kolekcja. Mm-hmm. Ale ja... Na przykład Dawid Podsiadło, to jest w ogóle mój idol totalny, kocham go.
I ja uważam, że on ma taką niesamowitą łatwość właśnie w mówieniu do ludzi na scenie. On ma jakieś anegdotki zawsze walnie, tak. Jakiś żarcik, coś. Mm. I on jest w tym taki naturalny i to widać, że to nie jest przekminione, tylko on po prostu jest tu, jest teraz. No albo jest tak genialnym aktorem, że to tak wygląda, że to jest tu i teraz. Natomiast mi tej lekkości jeszcze brakuje, ale też mi się wydaje, że to jest kwestia doświadczenia. O, i Vito Bambino, byłam na jego koncercie też w Olsztynie. Też mnie tak zauroczył po prostu na scenie. Był taki wyluzowany. No dobrych artystów wymieniasz jako inspirację. No, genialni. W ogóle jak on się świetnie rusza. Ja nie wiedziałam, że tak się... I w ogóle nie wiem, czy wiesz, Vito Bambino jest aktorem. Nie, to tego nie wiedziałem. Który grał w ogóle kiedyś gdzieś w Niemczech, czy gdzieś... czy zajebiście. Nie wiedziałam tego. I chodził podobno, ale dobra, nie gadajmy o tym, ale chodził podobno do Ogniska u Machulskich. Ja też tam kiedyś chodziłam. O, proszę. Podobno tam w ogóle witamina. To musi być duet ale teraz. Nie wiem, to nie wiem od niego. Tak słyszałam, muszę kiedyś z nim o tym pogadać. Natomiast właśnie też mi się podobało to, że on tak fajnie tutaj tańczy coś i gada o każdej piosence, opowiada o niej, jak powstała, jakąś anegdotkę. I to jest coś na przykład, czego... Mi jeszcze brakuje, bo mam ten taki stres, tą jeszcze lekką ścianę pomiędzy tą publicznością, ale wydaje mi się, że to się wypracuje z czasem, kiedy już zrobię swoją własną trasę i zobaczę, kto rzeczywiście przychodzi serio na mnie i wiesz, ta grupa takich fanów mi się gdzieś tam wyparuje. Że konkretnie kupiłem bilet, bo idę na Wieniawę. Dokładnie, nie? Więc to wszystko przede mną i myślę, że wtedy, jak już będę nawet kojarzyć parę twarzy, coś, to będzie mi łatwiej, nie? A wiem, że kojarzysz, bo pamiętam, jak w niebie byliśmy i ja mówię, ej, ja puściłem, bądź obok, w pewnym momencie wydawało mi się, że spotkały się nasze oczy, a ty do mnie mówisz, no do ciebie śpiewałam przecież. Ja zawsze szukam pod sceną, wiesz, takich jakichś znajomych twarzy, że w razie czego mam komfort. Zawiesić wzrok jakby. Do ciebie, tak? Więc to mi pomaga. Czyli rozumiem, że trasa jest na horyzoncie. Ogólnie tak. Jeszcze nie chcę mówić dokładnych dat. Bo to się często po prostu zmienia, coś się wykrzaczy, coś a ja po prostu nie chcę zrobić czegoś na łapu-capu. Chciałabym się dobrze przygotować i zrobić coś jeszcze fajniejszego, jeszcze bardziej już skomplikowanego niż ten letni sezon, bo ja lubię sobie dawać wyzwania. Ja na przykład jak mam solo, nie wiem, w Minierze, ale to już bym chciała je zmienić, bo już mi się nudzi. Ja lubię ciągle, wiesz, jakieś nowe... wyzwania sobie po prostu wrzucać, także ogólnie na pewno się to wydarzy, tylko jeszcze nie wiem dokładnie kiedy. A teraz, kiedy jesteś tak bardzo skupiona na muzyce, jesteś w wirze festiwalowym, wypuszczania teledysków, kręcenia i ta muza, kiedy miałaś w kalendarzu, bo wiem, że prowadzisz bardzo skrupulatnie kalendarz u siebie w telefonie, kiedy patrzyłaś, że musisz wrócić na plan zdjęciowy, serialu czy filmu, łatwo ci się było przestawić, bo no też nie jest tajemnicą, że zaraz wychodzi bardzo duży film z twoim udziałem, Nie cudzołóż i nie kradnij, który słyszałem, że będzie dosyć pokręcony. Tak, it's crazy shit, ale fajne, w sensie czegoś takiego jeszcze nie było. To jest promowane jako komedia gangsterska, ale ja uważam, że to jest umniejszenie temu filmowi, bo ten film zostawia jednak coś w widzu, że on tak fotel, wiesz, wbija na koniec. Dużo się tam dzieje i dużo jest zwrotów akcji, także zapraszam was serdecznie do kin. Kiedy wychodzi, możesz powiedzieć? Nie pamiętam, 18 listopada jest chyba premiera, taka premiera oficjalna, z nami. A nie wiem, nie wiem dokładnie, kiedy jest. Dzień później chyba, zdaje się. Może być, trzeba to sprawdzić, bo teraz... Druga połowa listopada. Dokładnie, soon. Ale fajnie, bo z tej muzyki tak się na chwilę wbić ten film. Ja kręciłam ten film rok temu ponad, więc to jeszcze nie był ten czas intensywny, mocno muzyczny. Natomiast to był bardzo miły plan zdjęciowy. Pierwszy raz grałam wtedy właśnie z Czarkiem Pazurą, którego też kocham. Ale on cię komplementował, gdzieś tam widziałem potem w wywiadach, że bardzo to było też dla niego ważne doświadczenie. W ogóle nauczył cię czegoś Pazura? Pazura uczy. Bo ty miałaś z nim sceny. Luzu, takiego życiowego luzu. W ogóle ja mam z nim super przelot zawsze w rozmowach. Bardzo, bardzo uważam, że jest to ciekawy facet. Plus to też jest, kurde, legenda chodząca. On do mnie przychodzi tutaj, jesteś ty, ktoś tam i potem Cezary Pazura. Też jestem bardzo podekscytowany, że się zgodził. Pierwszy raz, jak miałam właśnie próbę jakąś czytaną do tego filmu z Czarkiem, to byłam taka zestresowana, że Jezu, pewnie będę, wiesz, bałam się, że jakoś się nie popiszę, bo będę zestresowana, będzie mi się plątał język, no bo to jest jednak... Oglądałaś go pewnie legenda, całe dzieciństwo. Zawsze chciałam go poznać, zawsze tak zazdrościłam moim różnym kolegom, aktorom czy aktorkom,
że miały możliwość zagrać z Czarkiem, bo on jakoś tak zrobił duży comeback ostatnio. I tak mówię, kiedy ktoś mi da rolę z Czarkiem, poznać. No i nagle wyafirmowałam i przyszło. I zabawne jest to, że właśnie w tym filmie gramy taki duet nieoczywisty, bo on jest moim Alfonsem. Mam tytuł, jest. A ja, Jezu, nie, to za clickbait najgorzej. Nie, 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 żebym ci tego nie zrobił. A ja gram, jak to ładnie nazwać, kurtyzanę, tak. Która chce się nawrócić, tak, nie chcę tego robić, no ale nie chcę też zdradzać dużo filmu. A miałaś trudne sceny w tym filmie? Trudne? Tak, wszystkie sceny takie intymne są jednak, kurczę, niekomfortowe, ale miałam bardzo fajnych takich partnerów do grania, że na koniec dnia czułam się dobrze, więc to jest najważniejsze, że wiesz, nigdy nie daję jakichś podtekstów, czegoś, że jest zawsze tak kumpelsko na planie i jakaś taka higiena jest po prostu zachowana. I tak było też tutaj, więc nie mam żadnych traumatycznych przeżyć z tym związanych. Natomiast właśnie kończąc temat Czarka, przyszedł Czarek, od razu jakiś walnął żarcik, jakiś tutaj anegdot. On w ogóle, on ma po prostu cały worek anegdot. Ja się zastanawiam, kiedy on to wszystko przeżył. Ale on w ogóle nie wygląda na swój wiek. Więc... W ogóle, on ma 60 lat. To wygląda na 40, like, nie? What? No, jest... Ale to wiesz, co ja sobie myślę? Że możesz dodać absolutnie kolejną legendę w ogóle do swojego aktorskiego CV, no... Bo był jednym... już Linda, no jest to, ach, Pazura. Wyrywasz mi po prostu wszystko. No i jeszcze w ogóle przecież Czarek zgodził się zagrać w moim teledysku. Do Niemów. Do Niemów. Co było też dla mnie tak miłe. Wiesz, kto by ja nawet się trochę wstydziłam napisać, mówię, Jezus, pomyśli, że jestem wariatką. Będzie przecież tracił czasu na granie w filmie. W ogóle ładny fakt. A on się zgodził od razu. I w ogóle od razu połączył mnie ze swoją żoną, Edytką. Tam z Edytką już przegadałam temat. W ogóle też super mała żona. I wiesz, co jest, co pięknego można się od nich nauczyć? Że kurde, miłość istnieje. No i taka nalaga. On jest tak zapatrzony. Generalnie non stop gada Edytka to, Edytka tamto, wiesz. To jest niesamowite po tylu latach związku, nie, żeby mieć taką słabość do siebie. Więc naprawdę bardzo fajny facet. I fajny film słyszałem. No i fajny film, zapraszam. A teraz właśnie odnośnie jeszcze filmu teraz. Nie przyszedłem sobie tutaj, żeby sobie z tobą rozmawiać. Trochę sobie researchowałem, mimo że myślę, że wiem bardzo dużo o tobie. Ale gdzieś tam spotkałem się ostatnio z wypowiedzią Ilony Łebkowskiej, która mówiła o chłopach. I ona wypowiedziała się, że ktoś jej zaproponował do roli w tym filmie Julię Wieniawę. I ona pomyślała sobie, nie, no gdzie Wieniawa? Ona w ogóle nie pasuje do tej roli. I powiedziała, że pewnie dlatego jej zaproponowali, przez twoją gigantyczną popularność, żeby po prostu ten film trochę pchnąć do przodu. I ja nie widziałam tej wypowiedzi. Nie widziałaś tego? To prześlę ci. I teraz mi się takie naturalne pytanie. Czy ty masz czasami poczucie, że... Bo jesteś bardzo selektywna, jeśli chodzi teraz o filmy i seriale. Pewnie przy propozycji tyle do ciebie przychodzi. A jednak rozumiem, że bardzo dużo odrzucasz. I czy ty masz poczucie, że czasami zgłaszają się do ciebie tylko przez to, jak jesteś gigantycznie popularna i masz gigantyczne zasięgi? Zdaję sobie z tego sprawę, że to może być karta przetargowa. Często. I zostałam kiedyś bardzo nieładnie wykorzystana. Nie chcę mówić w czym, ale... W produkcji świata filmowego, że zrobiłam komuś przysługę. Zaproponował mi ktoś rolę, że tak, wiesz, tu ten epizod, ale idealnie dla ciebie, no taki, wiesz, mały film, niskobudżetowy, mordo, luz, w ogóle, spoko. Zagrałam tam za jakieś dosłownie jakieś 5 groszy, nie? W ogóle nie chodziło mi o to, po prostu, że stwierdziłam, że fajnie, lubię grać w filmach, komuś jeszcze zrobię przysługę, poza tym dla mnie w sumie spoko, fajny film. I nawet nie byłam na planie takim typowym zdjęciowym, tylko nagrywali mnie jakoś w ogóle strasznie amatorsko komputerem, nieważne. Bo nie chcę też za dużo, wiesz, żeby ktoś się nie nasuwać. Natomiast potem, wiesz, byłam w zwiastunie przez prawie całą twoją scenę, jakby, tak? I wszyscy myśleli, że gram główną rolę, a byłam w dwóch scenach w tym filmie. I dużo osób poszło na ten film ze względu również na mnie. I to było takie nieprzyjemne dla mnie, że ktoś... Co, lol, tak, promują tą Wieniawę, a to, no, to nawet nic nie zagrała. A to nie był mój pomysł, to nie była moja wina. I
bardzo mi było wtedy przykro, bo tak mówię, kurde, dlaczego ktoś, skoro chciał już zrobić na mnie marketing, to może niech mi da szansę coś zagrać, bo ja naprawdę uważam, że potrafiłabym coś zrobić. Mm-hmm. Już nieraz zagrałam w jakichś fajnych produkcjach i wydaje mi się, że to jest, takie, że to jest, kurde, takie krzywdzące po prostu, wiesz, że ktoś mnie właśnie traktuje tylko tak produktowo, nie? Że laska sprzeda nam film. Wie mnie, to jest mi przykro wręcz. A ty wyczuwasz tak już nosem, kiedy... Tak, i dlatego jeżeli coś przychodzi komercyjnego, to po prostu rzucam stawkę, bo wiem, że po prostu będziecie robić na mnie PR, jeżeli to jest komercyjny film. Ale dużo też było sytuacji, gdzie po prostu, wiesz, przychodziłam castingi i tak dalej i ktoś mi dał rolę, żeby właśnie, nie wiem, odczarować mój wizerunek albo, i dawali mi szansę, dawali mi fajne, wiesz, jakieś postacie do zagrania i wtedy wiem, że to nie o to chodzi. Takie challenge'ujące jakby, ale tak? Ale żeby też nie było, jakby ja sobie zdaję sprawę z tego, że na pewno mając mnie, no to od razu mają, wiesz, milion artykułów na tych wszystkich portalach, mają, wiesz, zasięgi na Instagramie. To jest, no kurde, no, ale stare, no jakby ja się tego nie wyprę, to jest już część mnie, co mam, usunę się Instagrama, no nie jestem pojebana, więc... Więc czaję to, że tak czasem można mnie postrzegać, natomiast chcę, żebyś wiedział, że to jest dla mnie na koniec dnia krzywdzące, nie? Że ktoś chce tylko to wykorzystać. Dlatego doceniam reżyserów, a mam takich ze trzech, czy czterech nawet, którzy dawali mi szansę po prostu, bo widzieli we mnie talent, albo widzieli we mnie potencjał. I teraz też tak naturalnie bardzo słuchając tego, co mówisz, no mi się bardzo kojarzy teraz tak z takim płynnym przejściem do tego. I nie mógłbym jakby nie zapytać cię o to, o taką też głośną sprawę teraz, ale kilka dni temu w bardzo publiczny sposób wywołała cię do tablicy w telewizji Anna Mucha. Nie wiem, czy słyszałaś o tym. Nie, nie oglądałam tego. Widziałam tylko nagłówki i wiesz co, powiem ci, że nawet nie wczytywałam się w te, w te artykuły, tylko już zostawiłam to po nagłówku. Która zwątpiła, może tak ci nakreślę w sumie, która określiła ciebie, że nie patrzy... Nie, stop. Ja widziałam nawet cytat chyba jej, tak. Nie wchodziłam w te artykuły, wiesz, żeby nie chciałam tracić czasu, natomiast widziałam cytat, który ona powiedziała na mój temat i już widziałam, że w tym cytacie ona przekręca rzeczywistość, bo ja zupełnie nie powiedziałam tych słów, które ona tam wymieniła. Nawet nie wiem, z czego, z jakiego wywiadu ona to wzięła, natomiast ja wypowiedziałam się, no dobra, powiedz o czym to było, a ja się na ona zwątpiła generalnie w to, że ty trzeźwo patrzysz na sytuację odnośnie zarobków kobiet w branży filmowej. Że chodziło o to, że tobie nie przeszkadza, generalnie taki wątek był, że kobiety zarabiają... To jest absurd, przepraszam, to jest absurd. Ja nie powiedziałam czegoś takiego. Że kobiety zarabiają mniej niż faceci, aktorzy, za tę samą rolę, przez to, że no po prostu ty masz status finansowy, no, który wszyscy wiemy, że masz. Ale to jest strasznie krzywdzące. Nawet teraz ten cytat, który ty powiedziałeś, ja nie powiedziałam takich słów. Zostałam zapytana, już nie pamiętam w którym wywiadzie, naprawdę, w Vivie czy w czymś. W każdym razie zostałam zapytana, jakby jaki mam do tego stosunek. Ja powiedziałam, że rzeczywiście tak jest. I że słyszałam, że tak jest i jest to strasznie smutne i mam nadzieję, że to się zmieni. Jakby naprawdę to powiedziałam. Natomiast ja prywatnie nie mam zbyt, wiesz, dużego zdania na ten temat, no bo po prostu mnie to nie do końca dotyczy, nie miałam takiej sytuacji. Po prostu ja w życiu prywatnym, więc dlaczego mam mówić coś, czego nie przeżyłam, wiesz o co chodzi? Słyszałam, że takie są akcje, ale też ja się tak po prostu w to nie zagłębiam, bo ja prywatnie jestem jakby zadowolona ze swojej sytuacji. Tak. I nie lubię się porównywać nawet do innych kobiet. Absolutnie. Ja mam ile zarabia moja koleżanka, kolega. No, bo ja jestem zadowolona po prostu ze swojej sytuacji, ale to nie znaczy, że ja mam gdzieś innych ludzi i w ogóle ten problem. I wiem, że ten problem istnieje. Tak. I nawet też to o tym powiedziałam. Natomiast nie mam za wiele mądrego do powiedzenia na ten temat. I tyle, to była bardzo krótka wypowiedź. A uważam, że została ona bardzo krzywdząco przekręcona i to nie był... A też takie ona powiedziała, że to jest cytat. To nie był cytat. Ona sobie tę wypowiedź przekręciła na własną korzyść. Ale wiesz, właśnie... o co chodzi? Takie to było przykre. I w ogóle przykro mi, kiedy
Dlaczego koleżanki z branży robią sobie właśnie, to? Właśnie teraz mi... Nie rozumiem właśnie, tego. Dlaczego naprawdę chciała, nie miała swoich fajnych tematów do powiedzenia Kubie na tej słynnej kanapie, które mogłyby być cytowane w artykułach? Musiała mówić o mnie jakby serio? Właśnie teraz chcę cię zapytać, że co tydzień mam wrażenie, że ktoś po prostu wyciera się nazwiskiem Wieniawa jakby, żeby... I czy ty kiedy widzisz, żyjesz sobie, robisz kawę, cokolwiek, wstajesz rano i widzisz, że ktoś się o tobie wypowiada. Sam sobie. Czy ciebie to jakby rusza, że po prostu masz, że to nazwisko jest takie właśnie do wycierania się, do tych nagłówków? No, jest to takie... Bo to, że dziennikarki to robią, wiemy. Które. Tak. Że nieważne na jaki event idą, niezwiązane zupełnie ze mną, pytają osoby, które mnie nawet nie znają, jakieś gwiazdy, nie wiem, aktorki, różne osoby. A co pani myśli o tym, że Julia Wieniawa coś tam, coś tam? Tak. Co myślę, ja p... Jezu, przepraszam. No. Co to kogo w ogóle obchodzi? Co obchodzi w ogóle tą panią, która właśnie teraz udziela wywiadu? Co ją obchodzi moja osoba? Tak. Co w ogóle mnie obchodzi, co ona o mnie myśli? Co obchodzi ludzi, to co ona o mnie myśli? W sensie to jest takie smutne, że naprawdę nie masz innego ciekawego pytania, które może zrobić ci robotę, czy clickbait, czy coś, tylko musisz pytać o mnie, o kogoś, kto mnie nie zna. I okej, jeszcze to mówię, dobra, spoko, może musi sobie wyrobić. Ale to jest normę bardzo proste, Julka, to jest bardzo proste. I dostać awans. Natomiast dziwi mnie to, że robi to koleżanka z branży jednak, no nie? Jakaś w telewizji, może, gdzie ogląda starsza to? I nie jest moją bezpośrednią przyjaciółką, koleżanką. Tak. Ale jednak jest jakąś koleżanką po fachu, nie? I też według to, że mnie, takie coś zrobiła. I też według mnie jest różnica trochę, że to nie jest wywiad dla portalu, tylko robi to w telewizji jakby, gdzie cała Polska ma włączony odbiornik, program jest bardzo popularny i w pewnym momencie po prostu pada Wieniawa, nie? I wszyscy oczywiście klap, klap, że super Mucha powiedziała. Tylko, że odbiła to od przekręcenia moich słów, dlatego to jest krzywdzące. No, ale ludzie nie sprawdzą sobie źródła, co nie? Tego, co rzeczywiście powiedziałam, tylko będą mówić, o, dobrze Mucha powiedziała. A zdziwiłaś się, kiedy zobaczyłaś ten nagłówek? Że tak, miałam takie lol, jakby o co ci chodzi, nie masz swoich spraw do opowiadania, nie masz jakichś, no przecież ona chyba promuje jakiś film, to może się skupi na tym. Ale już dobra, nieważne. Nieraz miałam takie sytuacje i... Nie, bo ja się po prostu staram postawić w ja też o sobie myślę, że mam mocny charakter, ale gdybym po prostu ciągle widział, że z zewnątrz po prostu atakują mnie nagłówki z moim nazwiskiem, gdzie ja nic nie robię, tylko sobie żyję, a ktoś ciągle o mnie mówi, to ja bym zwariował chyba po prostu. To można byłoby zwariować, albo można po prostu już trochę się do tego przyzwyczaić. Wiem, że to jest mocno związane z tym, co robię, być tą osobą publiczną. Jeżeli tylko narzekam, to już z tymi mówią, że sama chciałaś, sama się pchałaś. No i okej, no i niech tak będzie. W takim razie ja nie mogę cierpieć, no bo przecież ja mam wspaniałe życie. Bez problemu, bez żadnych problemów. No nie jest tak, ale jakby to już... Ja, wiesz, ja nie jestem osobą, która lubi się żalić w wywiadach. Ja w ogóle, jak mam problemy, to zachowuję je dla siebie. I choć wiele w życiu różnych... Nawet trudnych sytuacji w życiu przeżyłam, to nie masz bardzo będę... wąskie grono znajomych, też wiem. Tak, bardzo wyselekcjonowane i takie przerzedzone. Mimo, że wiele osób chciałoby się podczepić pod nazwisko Wieniawa, a wiem, no też nie będę ukrywać, znam wszystkie twoje przyjaciółki, są absolutnie, wiem, że bardzo ci oddane. Takie zawsze wieloletnie. Możesz, wieloletnie możesz na nie liczyć i tak myślę sobie, ale z branży to, nie wiem, z Eagle Craft chyba tak blisko. No tak, z Oferką się bardzo zaprzyjaźniłam też, odkąd zaczęłyśmy robić muzeę razem. Ale nie masz jakichś takich przyjaciół z branży za bardzo w sumie, nie? Wiesz, ja mam dużo znajomych w branży, ale wiesz, jaka jest ta branża, te eventiki, to wszystko jest takie płytkie, takie powierzchowne, takie cześć, fajna sukienka, ale pięknie wyglądasz. Zrobić foteczkę, oznaczyć. Takie po prostu to jest... A tobie też już się nie chce, widzę, chodzić na te eventy, nie? Ja już nie mogę, w sensie czasami, owszem. Jako support na Jemiole byłaś? U Jemioła byłam, ale miałam wolny wieczór, lubię Jemioła, poprosił mnie, czy mogę wpaść, stwierdziłam, że przyjdę wesprzeć. Czemu nie? Więc to nie jest tak, że zupełnie się odcinam, ale już mnie to tak nie jara. Poza tym, tak jak właśnie mówię, to takie lukrowanie sobie wzajemne mnie już trochę, żygać mi się trochę chce na to.
Ja w ogóle mam takie poczucie, że ja bardzo oddzielam prywatę od zawodowych kwestii, tak trochę jak Hannah Montana. W cudzysłowie zakładam perukę na wyjście i jestem więźniową, potem ją ściągam i jestem po prostu sobą. I ja w ogóle nie lubię za bardzo łączyć tych światów, więc dlatego też zawsze. Dzisiaj może bardziej jestem Julką normalnie, bo cię znam, bo jakoś swobodnie się przy tobie czuję. Natomiast normalnie, gdyby tu siedział ktoś inny, to znowu bym założyła tą maskę i bym była bardzo. Miałabym tarczę, od której odbijam jak ping-pong, wiesz, wszystkie strzały, które by ktoś we mnie wymierzał. Wiem, że ty jesteś mi przychylny, więc. A powiem coś teraz takiego, co może cię zdziwi. Ale ja na przykład. Ale jednak nie jestem przychylny. Ale ja czasami naprawdę żałuję, że. Polacy trochę nie znają cię z tej prywatnej strony, bo ty naprawdę jesteś tak śmieszną osobą w życiu prywatnym, tak zabawną, pozytywną. No trochę razem przeżyliśmy, ale faktycznie, kiedy opowiadasz w ogóle o tym oddzieleniu tej prywatnej sfery od zawodowej, rozumiem, że, że zwariowałabyś, gdybyś tego nie robiła. Tak. No to jest pewnego rodzaju, wiesz, taki pancerz, który sobie wyrobiłam przez lata. Bo tyle razy zostałam po dupie za to, że powiedziałam, co myślę, albo byłam sobą. A ja nie pierdzielę się w tańcu czasami. Że dostałam takim rykoszetem, że no mówię, dobra, jednak to nie jest warte świeczki. Ludzie często obracają, wiesz, kota ogonem. I wiesz, czy często cytują albo koloryzują w ogóle, wiesz, jakieś moje wypowiedzi. Dlatego ten pancerz sobie zakładam i nie daję dostępu, wiesz, do swojego wnętrza, tak wszystkim. Natomiast ostatnio właśnie też dzięki muzyce troszkę bardziej się otwieram powolutku. Nie wiem, widzisz na pewno jakąś zmianę. I tą maskę też powoli staram się ściągać. Natomiast muszę mieć jakiś taki, wiesz, swój pancerzyk. I teraz postawię tezę. Że według mnie ty w ogóle też nie wariujesz bardzo przez punkt numer jeden, wsparcie twojej rodziny, która bardzo cię jakby tak. Kiedy jeździsz do swojego domu rodzinnego, wiem, że ty tam wchodzisz i czujesz się po prostu Julką, która ma swój tam pokój, gdzie lubi bardzo siedzieć. I też absolutnie Nikodem, że on też mimo wszystko, no bo on nie jest medialną osobą, co mi się bardzo w Nikodemie podoba, no że on nie pokazuje, a zjadłem chipsy, coś tam. I jakby to jest chyba też. Taka twoja strefa komfortu, która pozwala ci mimo wszystko pamiętać o tym, kim jesteś w korze serca. Jakby wiesz, o co mi chodzi? Zgodzisz się z tą tezą? Tak, zgodzę się z tą tezą. Mam wokół siebie ludzi, którzy sprowadzają mnie na ziemię, ale uskrzydlają. Sprawiają, że frunę, ale jednak nie dostaję, wiesz, sodówy. Nie? Że... Bo mogłabyś. Już dawno bym mogła. Jezus. Znam tyle osób, którym odwaliła, wiesz, palma, odbiła palma. Ale powiem ci, że najpiękniejsze komplementy, jakie dostaję od takich, wiesz, właśnie znajomych albo starych znajomych, że Julka, ty się kurna nic nie zmieniłaś. Jesteś dalej taka walnięta jak zawsze. Wiesz, albo od nowych osób, które mnie poznają bliżej i mówią, że jest, jaka ty jesteś normalna. Tak, absolutnie. Ja też byłem w szoku w ogóle, jak się tak poznaliśmy no, kilka lat i to jest takie najfajniejsze chyba, co mogę usłyszeć od ludzi, bo dużo sobie osób, wiesz, programuje w głowie, jaka jestem, albo że słyszeli, jaka jestem. No w ogóle na bazie właśnie mediów, które mnie strasznie krzywdząco czasami, wiesz... Lepią jakby wizerunek. No dokładnie, lepią. I trochę nie mam nad tym kontroli. No nie mam. No, to ja nie autoryzuję Puderka czy tam innych portali. Natomiast można sobie wyrobić o mnie jakieś takie sztuczne zdanie, nie znając mnie. I być trochę zdystansowanym na początku. I w ogóle często to słyszę. Ej, kurde, bałem się trochę ciebie, albo że miałem do ciebie dystans, myślałem, że jesteś taka i taka i taka, a okazuje się, że wiem, że dziennikarze, którzy podchodzą do ciebie pierwszy raz, się ciebie boją.
No i bardzo dobrze. Nie zadawać głupich pytań. No to Julka, kiedy ślub? Nie zadawaj kiedy, mi takich pytań. Kiedy dziecko? Nie zadawaj mi takich pytań, kochani. Nie wiedziałam nigdy, że to ten, będzie takim wiralem, co zaraz w ogóle za hit. To w ogóle też jest śmieszne, że jesteś memem bardzo często, nie? A ja to bardzo lubię. To jest, uwielbiam oglądać memy ze sobą. To jest po prostu, jak sobie myślę, jakie ludzie są tacy kreatywni, to jest hit. No więc. A zostając jeszcze trochę w korze takiego, ty jako stara Julka, teraz mi przyszło to pytanie też do głowy. Pozwalasz sobie jeszcze na taką przestrzeń, żeby jest piątek wieczór, masz wolne, zbieram dziewczyny u siebie na before i idziemy do klubu sobie potańczyć na Girls Night. Czy ty już na przykład wyimprezowałaś? Nie, znaczy ja lubię imprezować, ale też lubię zdrowy styl życia. No i to znowu wracamy do mojej wieloosobowości. Moja Anastazja czasami sobie śpi grzecznie, wiesz, w środku i ja wtedy mogę skupić się na robocie, na zdrowym odżywianiu, na wiesz, na tym, co naprawdę kocham, właśnie yoga i tak dalej. Ja naprawdę, to jest duża część mojego życia, ale czasami Anastazja mi się aktywuje i wtedy dzwonię Ola, Koni, Agatka i cała reszta moich przyjaciółek. I rzeczywiście zbieram je u mnie często i imprezujemy sobie u siebie, ale ja nie do końca chodzę do klubów. Właśnie miałam pytać. Kiedyś chodziłam i w ogóle spoko, bardzo lubię. Natomiast mój ulubiony klub został zamknięty. Miłość? Miłość. I już mi się jakoś nie mam gdzie chodzić. Czasem do Nieba lubię bardzo, ale jakoś tak generalnie nie ma już takiego miejsca w Warszawie, do którego lubię chadzać, plus już nie czuję się taka anonimowa. I jednak rzeczywiście jak idę do jakiegoś klubu, to wszyscy się gapią i oceniają, czy piję, nie piję, jak się zachowuję. Właśnie to miałem o to zapytać, czy ty w ogóle możesz wyjść do klubu jeszcze? Dlatego lubię to robić za granicą. Dlatego za granicą, wiesz. Tam mogę sobie odpiąć wrotki, natomiast w Polsce raczej, no bo to po prostu jest risky, nie? No chyba, że jest jakaś prywatna, zamknięta impreza, to wtedy luz, ale rzeczywiście tak, żeby po prostu pójść sobie do jakiegoś klubu, to raczej wolę nie ryzykować, bo to może się źle skończyć. I w ogóle podczas pandemii, dobra, to może źle wyjdzie, bo w pandemii się nie można było spotykać, ale rzeczywiście ale przez pandemię... Ale w pewnym momencie obostrzenia były poluzowane. Tak, no to rzeczywiście te domówki się uaktywniły znowu i wolę domówki teraz niż te. Bardzo fajnie w ogóle, że o tym mówisz, bo też to był wątek, który chciałem z tobą poruszyć też odnośnie ciebie w kontekście takiego powiedzmy bycia na mieście. Czy ty za każdym razem, kiedy zdajesz sobie sprawę i chcesz powiedzieć, powiedzmy, pójść na obiad do restauracji w centrum. Czy ty masz tył głowy, że będą paparazzi, że twoje zdjęcia od razu mogą pojawić się na portalach? Czy to jest dla ciebie takie przytłaczające, że już nie możesz sobie o godzinie powiedzmy 16-17 pójść na obiad do centrum, bo praktycznie zdjęcia będą? Albo i jeszcze taka część B tego pytania. Czy ciebie w ogóle czasami dziwi to, jak widzisz swoje zdjęcia takie, gdzie oni byli? Gdzie? Przecież tak, to... czasami bardzo, bo ja nigdy nie mogę ich zlokalizować. Paparazzi po prostu są jak ninja. Oni mają takie lufy, oni stoją, wiesz, po drugiej stronie, dwie ulice dalej. I po prostu mają taką lufę i robią taki zoom. Dlatego potem wszystkie gwiazdy wyglądają trzy razy grubiej niż na Instagramie. I potem są komentarze, gdzie jest ta figura z Instagrama? Tak. To właśnie przez tą lupę, którą oni dokręcają i wyglądamy wszystkie jak takie, wiesz... Małe, grube krasnoludki. Natomiast ja dokładnie wiem i wszystkie gwiazdy wiedzą, gdzie iść, żeby mieć zdjęcie i gdzie nie iść, żeby nie mieć zdjęcia. Dlatego ja, zauważ, nie mam za dużo zdjęć takich paparazzi typu, że Julia w stylizacji za tyle i tyle i idzie do Flamingo, czy tam jakiegoś innego, bo to jest restauracja, gdzie zawsze znajdziesz paparazzi. Są gwiazdy, no takie, wiesz, są gwiazdy, które lubią chadzać takie miejsca właśnie po to, żeby się wystylizować i potem mieć cały artykuł na jakimś portalu, gdzie opisane jest każdy szczegół ich stylizacji i spoko, good for them, ja nie mam na to w ogóle ani ochoty, ani czasu. Więc po prostu nie chadzam w takie miejsca. No ale zdarzy się, że po prostu przechodzę gdzieś obok. Tak. Ktoś mnie gdzieś wyczai i zrobi zdjęcia totalnie z ukrycia. No i spoko, jakby
Już bierzesz to na klatę, tak? Kiedyś się bardziej przejmowałam, że dobra, kurde, jadę do centrum, to muszę się jakoś ubrać, tak, żeby nie było przypału. Mhm. A teraz mam właśnie coś takiego, że czasem jestem tą mięwieniową i się muszę, wiesz, wyrychtować, wystylizować. Tak. A czasem po prostu jestem sobą i ja potrafię iść, wiesz, do Arkadii, wiesz, w piżamie, bez makijażu, albo po oczyszczeniu twarzy kosmetyczki, cała czerwona, muszę do Arkadii i właśnie ona mówi, ty jedziesz do Arkadii, przecież jak ci zrobię zdjęcia, mówię, dobra, dupię mam to. Mm. Nie można zwariować. Mm-hmm. A w kontekście prawa jazdy może cię zdziwię, ale pamiętam tą story, kiedyś mówiłaś, że jednak kiedy jeździsz i oni jadą za tobą, no to już jest taki amerykański według mnie trochę styl paparazzi. No bo... Tak, no, że jeżdżą. Tak, no też no nie mogę jakby udawać, że nie wiem, no bo pracowałem w miejscu, które bardzo dużo publikowało zdjęć paparazzi. Wiem, jak wygląda ten świat paparazzi. No i faktycznie wiem, że jeżdżą i czasami potrafią bardzo długo jeździć. No właśnie, to może powiedz mi, oni po prostu stoją mi pod chatą i czekają, aż czasami aż tak, wyjdę? No tak, no czasami tak, absolutnie. This is crazy. No to rzeczywiście takie... było irytujące, no bo jestem, już teraz mam rok w prawo jazdy, ale wtedy byłam naprawdę świeżym kierowcą. Jeździłam oczojebnym miniakiem mojej mamy, więc trudno było nie zauważyć. Trudno było mnie nie zauważyć. No ale no, często rzeczywiście oni stali mi pod chatą i jechali po prostu za mną całą drogę na, wiesz, na drugi koniec miasta, żeby tylko złapać moment, gdzie ewentualnie mogą to podrasować, wiesz, pod tytuł i jakieś przestępstwo. Tak. I ewidentnie na przykład było takie zdjęcie, bo ja wiem, jak jechałam, że niby przejeżdżam przez czerwone, a wiem, że miałam zieloną strzałkę w prawo. A oni tak wykadrowali to zdjęcie, że było tylko czerwone światło, nie widać było strzałki. Tak. A widać nawet, że mrygałam w prawo, więc po prostu to jest, nie lubię czegoś takiego, to jest już manipulacja. No ale trudno, więc bardziej mnie wkurzało to, że ja jako świeży kierowca się miałam taką schizę, że ktoś za mną jeździ i ktoś mnie śledzi i jak mam się skupić na drodze, jak i wiesz, i właśnie na znakach, nie? Jak mam wrażenie, że muszę uciekać przed kimś, że jest taki pościg, nie? No creepy to jest absolutnie. Jest totalnie creepy, ale teraz mam już inne autko, szarutkie, już wiesz, nie aż tak mocno zauważalne i już nie miałam takiej sytuacji długo, więc mam nadzieję, że sobie darują, bo a podczas prowadzenia samochodu to stresuje jednak mimo wszystko, nie? Tak, ale teraz już mi trochę to opadło, bo już dawno nie miałam takiego artykułu, mam nadzieję, że już nie będzie takiego artykułu, bo to jest po prostu niepotrzebne, no bez przesady. Tak. A czytasz komentarze w ogóle czasami? Jeszcze to zdarza się. Podoba mi się, że jesteś szczera i mówisz jakby, że czytasz, no bo nie ma co ściemniać, że się nie czyta chyba, co? Nie, to jest bardzo mocno opiniotwórcze, w sensie jesteś ciekawy, co ludzie o tobie myślą. A pierwszy, najłatwiejszy sposób, żeby się tego dowiedzieć, to komentarze. Tylko, że właśnie widzisz, znowu wracam do tego dysonansu, który miałam, dysonansu poznawczego, który miałam na Orange, że było tyle hejtu w tym necie, a potem na żywo zupełnie tego nie było i byłam w szoku, jak bardzo nie liczą się te komentarze w internecie. Do mnie nikt nie podszedł nigdy na żywo i nie powiedział mi w twarz nic takiego, wiesz, chamskiego czy krytycznego. Oczywiście jakaś konstruktywna krytyka czasem spoko i właśnie wręcz fajnie, bo ja lubię dyskutować na ten temat i to jest rozwijające. Uczysz się. Natomiast nigdy nie doświadczyłam hejtu w życiu takim prawdziwym, fizycznym, nie? Więc biorę poprzeczkę na te komentarze, że dobra, to są często ludzie niespełnieni, smutni, ale czasem też nie i okej, może się komuś coś nie podobać. Absolutnie. Nie ma w ogóle z tym problemu. Czasem zaboli, szczególnie jak coś ma ziarnko prawdy w sobie, to wtedy ukuje bardziej, ale tak to staram się tym aż tak bardzo nie żyć, bo wiem, że życie gdzieś, bo wiem, że prawdziwe życie jest gdzie indziej. Jula, a kiedy jesteś na mieście i podchodzą do ciebie fani, no jesteś, no też nie chcę jakoś tak bardzo określeniami dawać, no ale no w moich oczach takiego pracownika mediów, no myślę zahartowanego już, no według mnie jesteś jedną z największych gwiazd w Polsce, to rozumiem, że kiedy wychodzisz, to ludzie do ciebie podchodzą, ty chętnie sobie robisz zdjęcia w takich randomowych momentach na mieście z fanami? Tak, ja raczej nie przypominam sobie sytuacji, żebym odmówiła komuś zdjęcia. Raz, jak rozstawałam się z chłopakiem, płakałam na ulicy, pytałam przez telefon i byłam taka cała zaryczana, jakaś dziewczyna podle, mogę zdjęcia? Ja tak, what the fuck, dlaczego? Nie! Więc tylko raz miałam taką sytuację. No albo nie wiem, jestem gdzieś, jem, no kurde, tak, mam bułkę w buzi. To są takie sytuacje,
niekomfortowe, ale wtedy zawsze mówię, że okej, ale za chwilę... Daj mi zjeść tak. I wtedy. Ale tak to generalnie, to jest zawsze miłe, fajnie, że... Wiesz, to jest taki miły feedback właśnie absolutnie. Fizyczny, więc to jest coś, co mnie buduje, więc jak najbardziej lubię to i staram się zawsze z każdym zrobić zdjęcie, poświęcić chwilę, właśnie nawet porozmawiać, zadać pytanie, wiesz, tak. Czy mieć prawdziwy kontakt z tymi ludźmi, a nie właśnie tylko fota i elo, tylko tak się staram, a jak ktoś szczególnie ostatnio, przybliżyć do tych ludzi. A jak ktoś do ciebie podchodzi i macie te kilka zdań na wymianę, to co zwykle słyszysz od ludzi na ulicy? Kurde. Na zasadzie słuchałem twojej płyty albo... No właśnie tak, że Boże, jesteś moją inspiracją, dzięki tobie uwierzyłam w swoje marzenia, jesteś taka pracowita, nie wiedziałam, że można, nie wiem, osiągnąć to i to, a ty jesteś takim przykładem, że naprawdę sky is the limit, a w sumie nawet niebo nawet nie jest limitem, tylko wiesz, tylko to, co w głowie sobie założysz. I to są takie momenty, kiedy jest mi tak ciepło na sercu, że jednak ta moja praca i w ogóle to spełnianie moich marzeń ma sens. Ma sens i daje też innym odwagę do spełniania swoich. I to głównie staram się przekazywać zawsze w swoich social mediach i tak dalej. Bo myślę, że tak, jestem jakimś takim, powiedzmy, przykładem, może nie American Dream, bo nie jestem jeszcze w Ameryce, niestety. Ale powiedzmy Poland Dream. Poland Dream, no. bo rzeczywiście, kurde, wymyśliłam to sobie, jak byłam dzieckiem. I nikt z mojej rodziny nie był w tej branży. Choć piszą w komentarzach często takie absurdalne rzeczy, że moi rodzice są w ogóle z show biznesu i kupili mi karierę tak. Albo tam. No dobra, ale to właśnie komentarze, które trzeba olać. Natomiast właśnie zupełnie nie, ja po prostu sobie wymyśliłam to swoje życie już jak byłam dzieciakiem i skrupulatnie dążyłam do celu. Byłam w tym mocno wytrwała, były wiesz, chwile zwątpienia, ale jednak czułam, że ma to sens. I projekt później gonił projekt, aż w końcu znalazłam się w miejscu, o którym nawet nie marzyłam w sumie, bo nie wiedziałam, że aż tak daleko to pójdzie. I teraz moim zadaniem jest to, aby wymyślać sobie kolejne marzenia. Dobra, mogę powiedzieć w sumie, ale miałem takie 10% szans, że w pewnym momencie 12. A w ogóle jak zadzwoniłaś do mnie o 12, dzisiaj mówię, oho, nie przyjeżdża. Odwołuję. A ja słyszałam to w twoim głosie, a ja sobie siedzę w wannie, a postraszę trochę Filipka, ale chciałam cię tylko zapytać jakieś tam szczegóły spotkania, ale czułam w twoim głosie, że oho, chyba ma kaca i odwołuje, albo coś w tym stylu. A ty nie, proszę bardzo. A wiesz dlaczego myślałem, że odwołasz? Bo dzisiaj ważny dzień dla ciebie, bo też... Był drop twojej nowej kolekcji, twojej firmy i trochę teraz o tobie w kontekście bizneswoman chcę sobie porozmawiać. Zacznę od najprostszej rzeczy. Czy czujesz dumę, że po prostu twoja firma tak się rozwija i jest prężnie odbita na rynku? Tak, czuję dumę. Jest to coś, co również daje mi satysfakcję. To jest kolejna odnoga jakaś moja. Ale to jest taka ciężka praca, kurczę. Prowadzenie swojego biznesu to jest... To jest hardcore, nie? Żeby to wybrzmiało, powiedz ile masz lat. 23. I gdyby nie moja przyjaciółka Roma Janota, która jest projektantką też w naszej firmie, ale mózgiem tej całej zabawy, to myślę, żeby to tak nie szło, bo ja nie mam też tyle czasu na to, ile powinnam. Na szczęście mam mamę też, która pomaga nam mocno. Natomiast prowadzenie swojego biznesu to jest naprawdę tyle czynników, to jest trudniejsze niż myślałam. Cieszę się, że to idzie dobrze i cieszę się, że kolejne dropy i w ogóle, że tak coraz więcej Lemmy's Girls się pojawia. Dzięki za bluzę w ogóle. Nie ma problemu, będzie czarna teraz, więc dostaniesz czarną. Wreszcie, jakaś taka uniseksowa. Natomiast to ile, czy po prostu zaczęłam rozumieć często różne firmy, które po prostu załamują ręce na klientów, którzy się poprosią doczepić o wszystko. Oczywiście to jest ich prawo, ale nieraz dostałam jakiś właśnie hejt, że o, tutaj coś tam wystaje, tu coś prześwituje, albo tutaj coś tam. I to jest taki hejt skierowany często personalnie do mnie, tak jakbym to ja to szyła. Tak. Tak jakbym to ja to, wiesz, nie wiem, porwała albo coś. I to jest takie trudne, a ludzie sobie nie zdają sprawy, albo o, że ceny wysokie. Ludzie sobie nie zdają sprawy, że to nie jest tak, że ta cena to idzie nam do kieszeni. Zupełnie nie. A że wręcz my marżę mamy taką bardzo normalną. Okej.
Tylko mamy materiały z recyklingu, które są 3 razy droższe niż normalne. Mhm. My szyjemy w Polsce, a wszystkie, mhm. znaczy większość marek, w sumie sportowych to chyba wszystkie, szyją w Chinach. Ludzie o tym nie gadają. Mhm. To, żeby powstał produkt, jedna bluzeczka, mhm. to jest tyle pracy. To mhm. jest najpierw, wiesz, właśnie projekt, potem sample. Coś się z tymi samplami dzieje, potem kolejne sample, potem coś tam, potem trzeba znaleźć, wiesz, krawcową albo i potem szwalnik, która to zrobi na czas. Trzeba wymyśleć, wiesz, cały marketing wokół tego. Mm-hmm. Jak jakiś na przykład nadruk, to my chcemy, wiesz, z grafikiem 2 miesiące obgadujemy, tak. to trwa tyle, a potem jeszcze, wiesz, sesja, kampania, obrabianie zdjęć, wybieranie zdjęć, masa rzeczy, mnóstwo ludzi. Pracuję, typu, nie wiem, z 20 osób mm-hmm. pracuję nad jedną bluzką, mm-hmm. która w końcu jest, wiesz, wrzucona na stronę i kosztuje, nie wiem, tyle i tyle. Tak. I ludzie się oburzają. Mm-hmm. Ale ludzie sobie nie zdają sprawy, że to właśnie, nie wiem, szyte w Polsce, że są materiały z recyklingu i tak dalej, mm-hmm. że to jest... My bardzo stawiamy na jakość. Absolutnie. Akurat moja firma to... Jakby ja to robię totalnie dla siebie, nie? Mm-hmm. I w ogóle, jeżeli chodzi o zarabianie na firmie, to nie jest tak, że robisz firmę i już od razu z tego zarabiasz. Tylko zazwyczaj jest tak, że ładujesz firmę. Jakby to jest proces, który trwa lata, nie? Tak. A ludzie to trochę tego nie czają, więc chciałam właśnie o tym powiedzieć, że kurde, prowadzenie biznesu to jest ciężka choroba. Natomiast cieszę się, bo daje mi to ogromną satysfakcję i jest coraz lepiej, także fajnie. I teraz mi się wydaje piękny wątek na zakończenie tego. Na koniec podpis! Tak, właśnie. Podpis. Proszę bardzo. Bardzo Ci dziękuję, Jula, że przyszłaś. No, ja dziękuję za zaproszenie, było bardzo miło. Moglibyśmy gadać tutaj. Kolejne 3 godziny gadać, 3 godziny gadać. I naprawdę też mogę powiedzieć, no trochę walczyłem o to, żebyś przyszła, ale fajnie, że się udało.